Hej wszystkim, z tej strony Jaju i dzisiaj tuż przed eventem, który odbędzie się już jutro, omówimy sobie to, co zostało nam przedstawione już w ostatnich top przeciekach aktualizacji. Poznamy ostatnie nowości w tym sezonie, trochę pogadamy o prawdopodobnych zmianach, a gdyby tego było mało, to przyjrzymy się, moi drodzy, temu, kto ostatnio wykonał zakupy z kodem JAJUYT i wziął udział w konkursie na zestaw Jokera, którego wyniki ogłoszę wraz ze startem sezonu 5, czyli już 2 grudnia. Koniecznie oglądajcie do końca, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy! Jak zawsze nasz cudowny odcinek zacznijmy od rozpatrzenia mojej ukochanej części widowni, czyli tej, która pomaga mi prowadzić kanał, czy po prostu docenia moją codzienną pracę. Tutaj widzicie 5 osób, które to kupiły coś z kodem JAJUYT w ostatnich dniach, za co bardzo im dziękuję i warto powiedzieć, że te persony takim zakupem i pochwalenie się nim na naszym Discordzie zwiększyły swoją szansę na zwycięstwo. Wy też możecie dokonać zakupu czegoś z moim kodem, aby tak też się stało. Możecie to zrobić nawet w nowym sezonie, kupując ekipę Fortnite czy karen bojowy, bo taki zakup również liczy się do konkursu. Event z Galactusem rozpoczyna się już jutro o godzinie 22. Wraz ze startem grudnia ujrzymy masakrycznie wiele, a najpewniej upadek planety Fortnite, co zapowiada chociażby nowy zestaw przedmiotów. Jak to się jednak stanie i kiedy? Tego dowiecie się już dzisiaj, najpewniej z odcinkiem fabularnym, a więc koniecznie zostawcie suba z dzwoneczkiem, aby nie przegapić czy to eventu i live'u z niego, czy wydarzenia, czy innych słodkości. Najnowszy event trwać będzie niemalże 10 minut i to czyni go najdłuższym dotychczasowym wydarzeniem w uniwersum tej gry. Przyniesie najpewniej rewolucję, której Fortnite potrzebuje, podobnie jak wasze biurka, a więc jeżeli potrzebujecie czegoś, co zapcha wam mało miejsca, będzie przy okazji czadersko wyglądało i zdecydowanie nada waszemu stanowisku gamingowemu powagi, to zalecam wam wejść do opisu i tam sprawdzić najnowszą ofertę firmy Diablo, dzięki której na stan nagrywania tego odcinka możecie kupić ich najnowszy produkt po promocyjnej cenie, którego jestem już to dumnym posiadaczem. W tym biurku oprócz uchwytu na słuchawki czy kable znajdziecie również miejsce na waszego ulubionego siorba, także koniecznie wbijajcie do opisu, sprawdźcie ich ofertę czy social media, a my wracamy do Fortnite'owych nowości. Nowe wyzwania Fortnite zapowiadają nadejście Galana, czy starej mapy, i to już dobitnie oraz dosadnie. A czemu? Pojawiły się i mówią o tym, aby zebrać przedmioty w nowych przywróconych lokacjach, co oznacza, że być może już niedługo powróci stara mapa, a jej część niewątpliwie do nas wróci. Pliki sezonu 3 mówią o tym, że na wyspie będziemy mogli zobaczyć Tilted Tower czy Loot Lake i ciągle tam siedzą czekając na realizację. Galactus będzie ingerował w punkt zerowy, co po prostu zapowiada kolejny już to kolizję światów i nie inaczej będzie tym razem. Nowe wyzwania mogą zapowiadać również powrót sierpowych przedmiotów, a w szczególności naszego ulubionego harnasia. Pozostaje nam tylko czekać, a jeżeli chcecie więcej takich nowości i ciekawostek ze świata Fortnite, to wbijajcie na naszego Discorda, gdzie macie pełno takich nowości najprawdopodobniej najszybciej w całej Polsce na kanale Ogłoszenia Fabularne. Mamy pierwszy z takich pomniejszych zwiastunów wydarzenia. Rąk z wrażenia nie urywa, ale prezentuje pierwszą fazę eventu. Tylko zobaczcie, co nas czeka na niebie, kiedy licznik dosięgnie zera. Warto również dodać, że najprawdopodobniej w tym evencie główną rolę odegrają busy bojowe, które są jednym po prostu z zwiastunów. Dopisek do nich mówi o tym, czy na pewno potrafimy nimi sterować, co tylko nas nakłania do tego, że najprawdopodobniej w trakcie eventu będziemy latali busami bojowymi, a przynajmniej niektórzy gracze, którzy będą mogli na przykład sterować kilkunastoma osobami w trakcie jednego eventu. Kolejne przecieki natomiast mówią o laserach, które mogą wydobywać się właśnie z takich busów. Oznacza to tyle, że służą one zdecydowanie jako broń masowego rażenia i to dzięki nim najprawdopodobniej uda nam się wygrać pyrusowo z Galactusem. Czemu pyrusowe zwycięstwo? Według najnowszych przecieków wiemy również, że najprawdopodobniej świat Fortnite'a zagłada i rozerwanie go w pół. Ponoć mapa zmieni się nie do poznania, jednakże są to tylko przecieki osób, które mówią coś z nieznanego źródła, a tym nieznanym źródłem są na przykład pracownicy Epic Games, którzy sekretnie co sezon przekabacają niektóre informacje. Bardzo często to takie liki okazują się trafne, jednakże nie wiemy, jak będzie tym razem, także poleciałbym to traktować z nutką dużego dystansu.
W ostatnim odcinku wspomniałem wam o tym, że do gry nadchodzą 1004 nowe przedmioty kosmetyczne i zostały one finalnie wszystkie odkryte. Właśnie teraz widzicie część z ich listy, a także widzicie, jak może wyglądać najnowsza modka, która już niedługo zawita do sklepu. Na czas nagrywania tego odcinka do eventu zostało 46 godzin, co oznacza, że jeszcze parę materiałów z mojej strony, o ile kolosy sprawa mnie nie zniszczą, na pewno się pojawią. Wykorzystam te wszystkie porady, a także ten czas, który został, aby wam pokazać, jak można przygotować się do eventu, a to wszystko za sprawą waszej społeczności, która dumnie kształtuje się na moim serwerze, także możecie tam wejść, jeżeli szukacie naprawdę godnych osób do popisania czy pogrania. Oczywiście chodzi mi o serwer Discord. A więc, aby być gotowym na wydarzenie, żeby na pewno tam wejść, żeby na pewno niczego nie pominąć, to należy posiadać najnowszą wersję Fortnite, czyli 14.60. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie pobrał aktualizacji, tak jak ja, to możecie po prostu ją najzwyczajniej w świecie pobrać i dalej grać. Bo nie dość, że w ostatnim patchu pojawiło się naprawdę fajnych zmian, to oczywiście bez tej aktualizacji nie będziecie w stanie obejrzeć eventu Fortnite. Nawet jeżeli nie macie na przykład miejsca na pobranie, to zawsze zostaje wam obejrzenie live'a u mnie, na którego was oczywiście serdecznie zapraszam, jednakże to nie wszystko, co chciałbym wam zaprezentować. Pamiętajcie, że do gry należy logować się przynajmniej tą godzinę przed, jednakże ja już na pewno zaloguję się 2 godziny przed startem samego wydarzenia. Ogromne kolejki, niestabilność serwerów Fortnite to te czynniki, na które powinniście zwrócić uwagę i na pewno powinniście wejść do naszej gry. Nie musicie oczywiście w tym czasie grać mecze, ale jeżeli chcecie tylko podbić poziom konta lub na przykład dobić karnet bojowy, to jak najbardziej polecam wam to zrobić. Pamiętajcie również, aby od godziny 21.30 do 22.00, jeżeli chcecie być na evencie, a nie na moim live'ie, abyście zaplanowali sobie jakoś czas, ponieważ od tego momentu najprawdopodobniej Fortnite będzie wyłączony właśnie do fazy eventu i od 21.30 będziemy mieli tylko jeden tryb, na którym nie dość, że nie będzie leciał exp, to nie będziemy mogli wykonywać żadnych wyzwań, żadnych celi pobocznych, natomiast sam mecz będzie trwał 30 minut, także ja wam polecam na spokojnie wszystko sobie rozplanować. Pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś zabawy ze znajomymi na trybie kreatywnym, to radziłbym się pospieszyć, ponieważ 4 godziny przed eventem zostanie wyłączony każdy możliwy poboczny tryb oprócz głównych składów, par czy solówek. Warto jeszcze powiedzieć, że od 60 do 30 minut przed eventem zostanie wyłączony tryb ratowania świata, także jeżeli chcecie we wtorek po 21 spędzić czas z waszym ulubionym trybem ratowania świata, to niestety, ale będziecie musieli poczekać do dnia następnego, ponieważ na czas trwania całego eventu i najprawdopodobniej też po nim wszystkie serwery ratowania świata zostaną wyłączone, tak aby przekierować wszystkich graczy na tryb Battle Royale. Jeżeli macie jakichś kolegów, to proszę zaproście ich. Nie dość, że przysporzycie więcej ludzi do eventu Fortnite, to dodatkowo będziecie mogli jakoś obronić się przed spoceńcami, którzy definitywnie będą wam próbować uprzykrzyć życie, niszcząc wasze platformy lub zabijając was tuż przed eventem. Niestety tacy ludzie także zdarzają się w naszym zdrowym społeczeństwie. Jeżeli natomiast nie będzie was na evencie, albo nie możecie po prostu być, to pamiętajcie, że ja będę prowadził dla was live'a, a także zapis, dzięki do któremu będziecie mogli sobie wszystko na spokojnie obejrzeć. Pamiętajcie, aby to zrobić, a ja tymczasem dziękuję wam za oglądanie, zostawcie suba, aby niczego nie przegapić w następnych godzinach lub dniach, a ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się, kod jajuty w sklepie, no i cześć.